I w drugim narożniku, pomarańczowym narożniku jest Platforma Koalicja Obywatelska. Rozmawiamy tutaj o ostatni odcinek w mikrofonach w perspektywie, odcinek zatytułowany pewnie jak inny, jak reszta odcinku dosyć podobnie, tylko inna partia. Ja jestem Bartosz Głodek, a ze mną jest Michał Kawalec. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o Platformie Obywatelskiej oraz o teraz, jak się zmieniła na Koalicję Obywatelską. Chciałem powiedzieć coś innego, jak zwykle. Nawiązania z historyczne u mnie. Co jesteś byś... fanem historii po prostu. No, w historii wojennej bardziej, aczkolwiek nadal to jest historia. No i wczorajszy dzień to też jest historia już, nie? I również shorts jest historią. Zapraszamy nasze nowe shorty. Nasz nowy odcinek wpadł na kanał. Aha, ja to powiem, jak ten odcinek już będzie jakieś 2 tygodnie na kanale. Nieważne, po co ja to mówię. A może właśnie wpadł już na kanał jakiś inny odcinek. Kościnek, Kośniak Kamysz wpadł na nasz kanał. Co wiesz o dawnej Platformie Obywatelskiej, Michale? Znaczy, zacznijmy od tego, że Platforma Obywatelska dalej istnieje jako partia, tylko jest po prostu czołowym elementem swojej koalicji, nie? No tak, tak. No, jak inna rządząca przez większość ostatnich lat partia również powstała w 2001 roku, ta dla odmiany 24 stycznia. I co ciekawe, ludziom się może wydawać, że założył ją Donald Tusk, aczkolwiek niekoniecznie. Bo Donald Tusk był faktycznie jednym z pierwszych takich znanych działaczy, a założył ją między innymi Andrzej Olechowski oraz pan Płażyński, Maciej Płażyński, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Trzej założyciele, tacy wizerunkowi Platformy, to Tusk, Olechowski oraz Maciej Płażyński. Ten ostatni jest o tyle ciekawy, że jego syn jest jednym z czołowych polityków pomorskiego PiSu. To taka propos nawiązania do wymienności kadr tych partii. No i partia ta składa się z dwóch środowisk. Ludzi, którzy opuścili, nie wiem czy ty jeszcze kojarzysz, Akcję Wyborczą Solidarność. No okej. Po części. To jest partia, która po prostu była jakby... Wypchnęła komunizm, tak? Znaczy nie, Solidarność po prostu w III RP zaczęła być partią polityczną i nie tylko samym związkiem zawodowym, nie? Mhm. No i część niezadowolonych działaczy opuściła AWS i między innymi Andrzej Olechowski i założyli Platformę Obywatelską. Później dosłownie w tym samym czasie jeszcze dołączył Donald Tusk ze swoją grupą zwolenników z partii Kongresu Liberalno-Demokratycznego, bo to była pierwsza partia Donalda Tuska. On walkę w KLD przegrał i przeszedł do Platformy. Co ciekawe, jeszcze tam była część z Unii Wolności później, no z tych takich bardziej liberalnych partii, nie? Także, no i w ten sposób powstała Platforma Obywatelska. Ona również zaczynała, powiedzmy, kilkuprocentowym poparciem, bo to nie było wcale aż takie popularne ugrupowanie na początku. Już zaraz Państwu powiem dokładniej. O, w pierwszych wyborach osiągnęli 12,5%, co jest dużo lepszym wynikiem niż PiS w pierwszych wyborach, nie? No i ta partia na początku liczyła sobie 30 tysięcy ludzi. To są dane z 2006 roku. A na stan 9 grudnia 2022 miała tylko już 23 tysięcy członków, nie? Czyli znowu widzimy spadek. No i w zasadzie myślę, że Platformy jakby poglądowo nie trzeba przedstawiać, bo to jest partia, która na przemian z PiS-em rządzi 18 lat już, czy może ponad. Nawet sam się pogubiłem w tych rachubach. Na początku ona startowała jako taka partia konserwatywno-liberalna, przynajmniej przez tą pierwszą kadencję tak się określała. Coś jak dzisiaj Nowa Nadzieja.
Tylko, że bez pana Janusza Korwin-Mikkego zamiast tego z Donaldem Tuskiem, nie? Ale na przestrzeni ostatnich lat zwłaszcza zmieniła swój profil na bardziej taki lewicowo-liberalny, bym powiedział. No i taką partią jest do dzisiaj, nie? Łączy się do oficjalnie konserwatywnego PiS-u, aczkolwiek to można dyskutować, na ile Platforma jest liberalna, na ile PiS jest konserwatywny, nie? Mm. Więc czy ty kiedyś rozważałeś głos na PO? O, jak mówiłem w poprzednim odcinku, jak opisywaliśmy partię Prawo i Sprawiedliwość, mówiłem takie coś, że z tymi dwoma partiami nie interesowałem się w ogóle. Odkąd zacząłem obserwować pana Janusza Korwin-Mikke przez kilka lat, tak śledziłem, zapisując jego pytania, sam na to odpowiadając. Na początku, znam te partie z pierwszej kadencji z rozmów rodziców, jak rozmawiałem z dziadkami, no to byli surowo nastawieni do tego, nie? Po prostu mówili, pokazywali mi ten znak co chwila, co róż, żeby unikać takich ludzi, nie? Dowiedziałem się, że coś w stylu, że powrócenia komunizmu, czy coś w tym stylu. Prawdopodobnie ten znak jest nawiązaniem do tej struktury, chociaż mogę się mylić. Jak tak, to mnie popraw, jak skończę. No i w sumie to nie rozważałem żadnych wywiadów bądź wypowiedzi. Wiem tylko, że przedstawiciel tej partii, założyciel później, jakby po prostu opuścił kraj. Mhm. Sprzedając polskie interesy gdzie indziej. Nie? I tym byli ludzie oburzeni ponoć, nie? Tyle wiem. Znaczy, wiesz co? Dobra, to może ja. U mnie, ja nigdy nie rozważałem głosu na PO. W momencie, kiedy już otrzymałem prawa wyborcze, byłem daleki od tej partii. Natomiast jak się zaczynałem interesować polityką, to myślę, że gdybyś mi wtedy dał prawa wyborcze, to myślę, że na PO bym oddał głos. Tak jak wspominałem w odcinku o PiS-ie, ja mimo, że pochodzę z Lubelszczyzny, przez długi czas mieszkałem w Gdańsku, który jest bastionem PO. Więc, no ale później, że tak powiem, jak się faktycznie zacząłem głębiej interesować polityką, to moje poglądy się gdzieś tam przewartościowały. U mnie w rodzinie z kolei, ja nie wiem, czy jest ktoś głosujący na PO. Chyba nie. Tak z czystym sumieniem. Może ktoś tam z dalszej, aczkolwiek z bliższej rodziny na pewno nie. No, mówię, ciężko. Platforma jest tak znaną i tak przebadaną już partią, że w zasadzie ciężko o niej powiedzieć cokolwiek nowego. Bo to jest partia, której działania widzimy co chwila. Ona w latach 2015-2023, dopóki nie powrócił Tusk, przeżywała ogromny kryzys, bo najpierw był Bronisław Komorowski, który był zbyt pewny siebie, był święcie przekonany, że wybory z Dudą wygra, po czym okazało się, że przegrał. Później partia ta przegrała wybory parlamentarne, w zasadzie i Sejm, i Senat, i byli w takim kryzysie zarządów Grzegorza Schetyny, który według wielu był najgorszym przewodniczącym Platformy. Później był Borys Budka, który do pewnego stopnia był ok, a później sam zagłosował za podwyżkami dla parlamentarzystów, przeciwko którym był przecież przeciw. I on też stracił jakiś tam autorytet i szacunek. No i partia znowu zaczynała popadać w taki kryzys i marazm. I niczym książę na białym koniu do partii wrócił Donald Tusk, by ją podciągnąć i de facto wybory wygrać, nie? Czy, wiesz co, ja mam takie wrażenie, że Platforma i PiS, one są bardzo podobne do siebie. To znaczy, nie mówię tu o głosowaniach na projektach ustawy, tak? Ale obie twierdzą, że są tą jedyną patriotyczną bądź demokratyczną opcją. Obie twierdzą, że dbają o polski interes i się różnią w kontekście Unii Europejskiej, po czym jak przychodzi co do czego, to głosują podobnie.
w sprawach unijnych. I obie są oparte na silnym autorytecie wodza. I to jest tak, to, co się działo w Platformie w ostatnich latach, może być też niezłą przestrogą dla PiS-u. Mhm. Bo zobacz, jak zabrakło im tego silnego lidera, który miałby posłuch na dole w partii, to o mało brakowało, aby ich Hołownia wyprzedził. No tak. Zauważył zagrożenie i po prostu wrócił, nie? Tak, tak, tak. Więc on trochę zepchnął Hołownię na dalszy plan. Później jeszcze w 2019 roku Platforma startowała w koalicji z Nowoczesną, Inicjatywą Polską i Zielonymi. Mhm. To jest o tyle ciekawe, że ja osobiście byłem święcie przekonany, że Nowoczesna już upada i że cały ten projekt, jakim jest Koalicja Obywatelska, to jest Platforma i przystawki. Tymczasem, jak przedstawialiśmy Państwu w jednej grafice z poparciem wszystkich partii politycznych, rozłożonych bez koalicji, no, niestety wykluczono z tego Konfederację, bo ona sama w sobie jest jakby partią, to okazało się, że Platforma ma tylko 15% z poparcia w całej tej koalicji, nie? Że 10% miała Nowoczesna, którą ja sądziłem, że już Platforma zjada. No nie? Jeszcze tam Zieloni i IPL mieli coś po 2,2. To razem, nawet gdyby razem startowali, to by nie przekroczyli progu. Więc te głosy w Koalicji Obywatelskiej też nie są takie, wiesz, że jest tatuś Platforma i dzieci pod tytułem Nowoczesna i reszta, nie? Mm. Te dzieci zaczynają im się całkiem nieźle wyrastać. To już są nastolatkowie, że tak powiem. Więc tego jestem teraz ciekaw. Jak się rozłożą głosy w samej koalicji i sprawy, czy one faktycznie są tak zbieżne na tyle, żeby ta koalicja się dalej utrzymywała. No i jak ta koalicja, jakby nie patrzeć, czterech partii, dogada się z innymi koalicjami. Bo jeszcze mamy przecież PSL, Hołownię, PSL Polska 2050. Na lewicy też jest kilka ugrupowań, tak? Masz Nową Lewicę, masz Partię Razem, masz PPS. No, nie wiem w zasadzie, co tu więcej jeszcze powiedzieć. To jest, mówię, paradoksem jest to, że tyle informacji o tej Platformie jest, bo ona funkcjonuje, że nie wiadomo, co więcej powiedzieć. Może w ramach ciekawostki jeszcze tylko dodam. Pamiętasz tą sytuację, jak Sejczęto rozwaliło limuzynę Szydło? Tak. Ten gościu jest w Platformie Obywatelskiej. Więc jakby, nie wiem, masz coś może do dodania na temat PO? No, skrót rozwinąć mogę. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Mi się koalicja kojarzy z czymś innym, czymś. Na przykład sobie dopomnę, co to jest. I co ja mam powiedzieć? Jest partia, która ma jakieś poglądy zaczerpane z dwóch stron. Ja to tak widzę, że mają trochę z tego PiS-u, bo chcą być od nich lepsi i mają trochę z lewicy. No i to jest właśnie, to jest jeszcze jeden paradoks, nie? Bo PiS ma gospodarczo poglądy lewicowe. PiS i lewica głosowały w wielu sprawach gospodarczych wspólnie. Platforma podczas kampanii wyborczej dołączyła do tego wyścigu na socjal. Tak, i głosuje równo jakby z lewicą na socjal jakby też podobnie, nie? Tak, i masz tam taką sytuację, że Kaczyński chce 800 plus od nowego roku, Tusk mówi, zróbcie to teraz, my to poprzemy. Z jednej strony to była zagrywka polityczna, żeby wytrącić argument wyborczy PiS-owi przed samymi wyborami, a z drugiej strony te kredyty tak samo, nie? PiS mówi 2%. Platforma mówi kredyt 0%. Mhm. I no, jestem jednej rzeczy ciekaw, bo co można na przykład o PiS-ie powiedzieć, to, że to jest partia, która pomimo afer, pomimo takiego butnego rządzenia państwem, w historii Polski demokratycznej spełniła największy procent swoich obietnic. To było bodajże 35% swoich obietnic. No, to jest bardzo niska jakby ocena, nie? Na to, co mówili.
Niska, nie niska, ale najwyższa w historii polskiej demokracji, co to jest pewne paradoksalne. Więc teraz będzie rządzić Platforma. Już pojawiają się takie głosy, gdzie najpierw było, no jak zostanę, jak po wyborach, to ja wam w jeden dzień przywrócę środki z KPO. Już tam, co po niektórzy uszczypliwie komentowali, no Donald, to gdzie te środki z KPO, nie? No, ale w sumie jestem ciekaw, jak oni sobie poradzą. Mam też wrażenie, patrząc na samego Tuska, że on już jest zmęczony tym, co się dzieje. On jest młodszy niż Kaczyński, więc tego jeszcze aż tak nie widać. Ale na przykład po debacie wyborczej w TVP widać było, że on już ma dość. Więc znowu to ta sama rozmowa, co w przypadku PiS-u. Co będzie, jak Donalda nie będzie? Co będzie, jak Jarka nie będzie, nie? Jakby te partie mają stanąć przed tym samym problemem, moim zdaniem. Bo kto miałby zastąpić Tuska? Być może Trzaskowski, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby on był jakoś wybitnie tym zainteresowany. No ale znowu, on też już ma 50 parę lat i pytanie, czy jak długo on pociągnie, nie? Co, znowu Schetyna, Budka, pan Radosław Sikorski, który... To byśmy wracali do komunizmu, bo większego niż reprezentowali podczas pierwszej kadencji, nie? Tak, więc jakby może jest sytuacja przywództwa nieco lepiej niż w PiS-ie, bo tam potencjalni kandydaci nie mają 70-80 lat i jeszcze wiedzą, po jakiej ziemi stąpają, że mają twardy grunt pod nogami, ale dalej widać, że i ludzi im ubywa na przestrzeni lat, i wyborców im ubywa na przestrzeni lat. Wracając do tematu, czy co się stanie, czy będzie jeszcze kolejna kadencja, myślę, że oni będą kandydować jeszcze raz, ale to będzie ich ostatni raz po prostu. Że ta partia zniknie na dwie kadencje później, nie? No myślę, że gdzieś jeszcze jest dwie kadencje. No też widać taką tendencję po ludziach młodszych, nie? Że największym poparciem wśród mężczyzn w przedziale wiekowym 18-25 lat cieszy się Konfederacja i analogicznie lewica wśród kobiet w tym samym wieku. I to jest o tyle problematyczne, że no niestety tak działa biologia, że tych starszych wyborców, którzy są głównym takim jądrem wyborczym tych partii, stopniowo będzie ubywać. Bo będą chorować, bo będą umierać, bo nie będą w stanie iść na wybory, bo będą rozczarowani na przykład. Z różnych powodów biologicznych lub nie, tych wyborców może im na przestrzeni 10 lat ubywać. I to poparcie no, stopniowo przechodzi na jakieś inne ugrupowania, nie? Drugim wyborem dla wyborców Platformy bardzo często jest lewica. Część z nich taka bardziej skupiona na gospodarce niż na jakichś kwestiach światopoglądowych być może będzie głosować na Konfederację, a jeszcze inna część będzie znajdzie sobie inne ugrupowanie, na które zechce głosować, nie? Ugrupowanie, które nie tylko mówi, że coś zrobi, ale i to zrobi. Mhm. Żeby nie było takich sytuacji, że powiedzmy, nie wiem, 23% VAT będzie na chwilę, tak? A potem okazuje się, że jest z nami na dłużej. I tak dalej. I takich przypadków w przypadku PiS-u i PO się mnoży, więc nie wiem. Myślę, że jakbyśmy się tu spotkali za jakieś 10-15 lat, to mam szczerą nadzieję, że duopol polityczny w Polsce się zakończy i będzie co innego, bo nawet Einstein mówił, że robiąc dokładnie to samo i oczekując innych efektów, jesteśmy po prostu głupcami. Tak. Więc ja nie wiem, czy się Platforma rozpadnie, nie taka jest też moja intencja w tej wypowiedzi, ale no przyszłość może się dla nich nie malować najlepiej, moim zdaniem. No, tak jak ja już mówiłem, nie? Że dwie kadencje może jeszcze wytrwają. Takie no już takie naprawdę słabe, aczkolwiek to będzie zanikać, nie? No, tak jak mówisz, ludzie, głosy im już spadają. To jest bardzo widoczne, nie? Teraz radykalnie wzrosły, no bo wiadomo, nie? Jakby ludzie mieli dość PiS-u i mimo wszystko Platforma była tym największym
źródłem, ale jak spojrzymy, na przykład w 2011 roku otrzymali 2007 roku otrzymali 6 700 000 głosów. W 2011 to było 5 629 000. W 2015 już 3 660 000. Więc tych głosów było na przestrzeni lat coraz mniej i dostali tymczasowego boosta, bo ludzie mieli dosyć PiSu. A czy tego boosta utrzymają? No boost w każdej grze się kończy. Czy tutaj w tym realnym życiu będzie też się kończył, nie? Zwłaszcza, że jakby wiesz, teraz to Platforma będzie rządzić. Platforma będzie odpowiedzialna za dogadanie się PSL-u z Lewicą i innych tam ugrupowań, które tam są. I wiadomo, jak się rządzi, to zawsze to poparcie nieco spada, nie? Mm-hmm. Bo nagle się okazuje, masz takie zdarzenie z rzeczywistością, że nie wszystkie postulaty jesteś już w stanie spełnić. I to nawet pan Czarzasty mówił, przyznał, że aborcja w tej kadencji Sejmu raczej nie przejdzie. Mm-hmm. Bo i Platforma dlatego się też tak z tym nie afiszowała, bo wie, że ludzie nie głosowali na nią ze względu na światopogląd, tylko żeby odsunęła PiS od władzy. A wyborca, który głosuje tylko z jednego powodu, może jeszcze szybciej wyjść. Więc no nie wiem. Jestem w ogóle ciekaw, czy co widzowie na ten temat myślą. Ponownie, może mamy tutaj sympatyków, bądź działaczy Platformy, także chętnie porozmawiamy na ten temat. No i z mojej strony chyba to wszystko. Okay. Masz coś do dodania? Końcową kwestię tak naprawdę, to jak zwykle. Skończyliśmy dość ciekawą serię, bardzo ciekawą serię Partia w perspektywie. Myślę, mam nadzieję, że nasze tutaj wypociny były dla waszych uszu bardzo przyjemne. Omówiliśmy partie, które były widoczne na tak naprawdę na exit polu już. Na wynikach wyborczych po prostu. Na wynikach wyborczych, poczynając od bezpartyjnych, kończąc na Platformie i PiSie, tak? To są nasze subiektywne opinie, żeby nie było. Jakby nie ucinamy się w słowach. Nasz slogan mówi rozmowy bez ograniczeń, czyli my się nie ograniczamy. Jakbym chciał powiedzieć, że ktoś jest panią przy drodze, to powiem, że ktoś jest panią przy drodze. I tyle. Kolejna seria, może jakoś niebawem poruszymy jakieś tematy sejbowe, bo się dzieje coraz więcej. Zobaczymy na tą chwilę, jak nagrywamy. Nagrywamy ten odcinek, jest czwartek 30 listopada. Prawdopodobnie ten odcinek zobaczycie w grudniu, także już witamy w święta. A może coś przed świętami jeszcze nagramy na temat świąt. I wpuścić to w dzień świąt. Tak, zobaczymy. Coś krótkiego na pewno, coś tego, nie? Także jeżeli to widzicie w porę świąteczną, wesołych świąt, prawdopodobnie tak jak no i nowy rok, żeby wam przed pełną parą, to prawdopodobnie ten odcinek będzie jakoś tak w połowie grudnia, nie? Coś w tym stylu. Także dziękujemy bardzo, że wytrwaliście do tej pory. Mam nadzieję, że wytrwacie jeszcze do końca naszego życia. Prawdopodobnie. No, okay. Piwo samo się nie zrobi, ale samo się wypije. To były mikrofony w perspektywie, my już się żegnaliśmy, także masz coś jeszcze? Myślę, że nie. Dobra. Widzimy się później, że tak powiem. No i wspierajcie już na sam koniec serii, jak na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, polskie produkty. Cześć.